Cześć, witam Was. Chciałem się przywitać tutaj z Wami w tej mojej pociągowo-zimowej przestrzeni. To co, już miała być chyba wiosna? Czy widać dobrze? Miała być chyba wiosna, ale bardziej ciągnie Alaską niż ciepłym klimatem, także tak chciałem tylko powiedzieć. Nawet mam kurtkę wspinaczkową na sobie, bo takie zimno. W każdym razie chciałem poruszyć parę tematów. A przede wszystkim na temat depresji, bo się ludzie pytają, moi klienci, na co służy, co możemy z tym zrobić. Jak to oddziaływuje? To co najlepiej, to byśmy zrobili takie pytanie i odpowiedź, bo jest wiele rzeczy niezrozumiałych dla niektórych ludzi. Przede wszystkim najprostsza rzecz, którą robię, to są uzależnienia, tak? Tylko tutaj też trzeba to wszystko podzielić, bo uzależnienie to nie takie jakby bardzo proste. Z palaniem papierosów raczej nie mam problemu, bo mam niesamowite efekty. Natomiast również sobie dobrze radzę z ludźmi, którzy są alkoholikami. Już jest inaczej, jeśli chodzi o ludzi, którzy są uzależnieni od ciężkich narkotyków. Z tym już są większe problemy. Wchodzą bardziej czynniki środowiskowe, dlatego to już zależy też od osoby, tak, która w to wchodzi. I to już są bardziej sesje takie, bym powiedział, oczywiście indywidualne, później można zrobić sesje grupowe, które świetnie działają. Oczywiście nie będzie to jedna sesja, tak? Tak jak z paleniem. Wiele razy, jeżeli ludzie są podatni na hipnozę, tak? Nie mają takiego myślenia analitycznego, bo wtedy to już inaczej działa. To po prostu może to zadziałać bardzo szybko. Z analitycznym myśleniem już jest inaczej. Jest też taka miskoncepcja, bo ja jestem niby takim mózgiem analitycznym trochę i powiem Wam, że ja po jednej sesji przestałem palić i już nie palę ile? Ponad 25 lat. Także w pewnym sensie osoba uratowała mi życie. Dla mnie to jest taki wielki guru, psycholog tutaj z moich studiów, które zacząłem tutaj. I nie wiem, mogę powiedzieć, że jestem wdzięczny życiu, tak? On mnie uratował. Nie wiadomo, co by ze mną było. W każdym razie, jeśli chodzi o inne uzależnienia, to już jest trudniej, tak? Natomiast zdziwilibyście się. Bardzo miłą, fajną osobę, która jest również hipnoterapeutką, Amerykanka. Opowiem Wam historię, może na tym skończę, bo nie chcę tego ciągnąć w nieskończoność. Opowiadałem to wczoraj też kilku osobom moim znajomym, z którym przeprowadzałem konsultację. Oni też, mam nadzieję, że wiedzą i słyszą to, nie? Pozdrawiam Was. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymam kciuki za Was. Za Ciebie, kolego. Bo wiem, że możesz. I wiem, że dasz sobie radę z tym, co po prostu przerobiliśmy wczoraj. Doskonale wiesz, o czym mówię. Mam nadzieję, że obejrzysz ten film. Jak również za wszystkich innych, z którymi pracowałem. Będzie dobrze. Co również chciałbym powiedzieć?
niestety. W sumie też bym mogła przyjść na hipnozę. Nie wiem. No dobra, to już był taki sarkastyczny. Sarkastyczny odcinek. Żartuję. Piję chyba za dużo kawy. To moje jedynie uzależnianie. A o co mi chodzi? Przyszła ta pani do na onkologię, ponieważ ten mężczyzna był weteranem, cierpiał na raka. Bardzo sobie z tym źle radził. Słuchajcie. Niesamowite to. Ja osobiście jestem daleki od wiary w jakieś cuda, no ale cuda się prawdopodobnie zdarzają, tak? O co chodzi? Chodzi o to, że ona przyszła mu pomóc w bólu. Bo hipnoza też pomaga na ból. Tak, pomaga. Aczkolwiek tutaj nie chodziło o ból w tym momencie. Z tym bólem to nie wiem jak było, bo już po prostu nie wytłumaczyła do końca. W każdym razie on nie miał w ogóle czucia, nie miał ruchu w swojej kończynie, ręce. To się stało chyba po jakichś tam przejściach wojennych. Bo był w Afganistanie, był w różnych innych miejscach, tak? Słuchajcie, ona go wzięła za rękę. To było dosłownie 5 minut. Wy sobie wyobrażacie, że ten osób zaczął czuć i poruszać palcami? No niesamowite. Ktoś może powiedzieć, że gadam głupoty, bajki, ale nie, tak właśnie jest. I to są ludzie, którzy po prostu... Ja się od nich uczę, ja się od nich motywuję. Fantastyczna sprawa. Powiem wam, jeżeli hipnoza działa na takie rzeczy, to możliwości są nieskończone. Dlatego, jeżeli ktoś mi mówi, jest wielkim sceptykiem, że ma problemy, dajmy na to... ze swoim poczuciem wartości i nie wierzy, że hipnoza mu może w tym pomóc, mówię wam, to działa. To nie zadziała może za pierwszym razem, zadziała za drugim, trzecim, czwartym, bo wiadomo, coś podobnego jak behavioral cognitive therapy. Wiecie, o czym mówię, tak? To raczej psychoanaliza i psychologowie z tym pracują. Ja również część ćwiczeń używam w swojej praktyce. W każdym razie ja bardziej wierzę i jestem przekonany do hipnozy, bo mam więcej doświadczenia z tym i uważam, że mam o wiele lepsze rezultaty, tak? Jeśli chodzi o cognitive behavioral therapy, czyli ten CBT w skrócie. Jest to bardziej długoplanowy proces. On oczywiście działa, tak? To też zależy od osoby, jak zależy od psychologa, zależy od osoby, jak ona to prowadzi. Sposób ćwiczenia, wiele kwestii, tak? W każdym bądź razie. Mówię wam, hipnoza działa na wiele rzeczy. Hipnoza działa, dajmy na to. Wczoraj moja dobra znajoma się zdziwiła, jak ja jej powiedziałem, że hipnoza działa na moczenie nocne u dzieci. Tak. Miałem taki przypadek, były to dosłownie 2-3 sesje. Dziecko przestało sikać w nocy. Powiem wam, jak takie hipnozy się odbywałem, takie sesje. Oczywiście odbywałem się z rodzicem, ponieważ ja tutaj uważam, że należy działać etycznie, tak? Dzieci są święte i tylko tak po prostu mogę pracować z dziećmi. Więc zawsze wolę, żeby
było to zrobione w asyście rodzica, który siedzi obok lub gdzieś tam niedalekiej odległości i po prostu nadzoruje to wszystko, tak? A chciałem jeszcze obalić parę mitów. W 90% ludzie, nawet w 95%, bo jest wiele takich poziomów hipnozy, w które wchodzimy. Ja na przykład, jak przestawałem palić, ja uważałem, że hipnoza mnie zupełnie nie zadziała, bo nic nie czułem. Prowadziłem, robiłem po prostu to, co mi ten hipnoterapeuta do mnie mówił, aczkolwiek myślałem, że to jest po prostu jeden wielki wieczór, nie? Aczkolwiek po dwóch, trzech dniach miałem taką wersję, że... O, o czym tutaj mówić? W każdym bądź razie, wracając po prostu do tych innych kwestii. Hipnoza jest niesamowita. Hipnoza działa. Hipnoza może wam pomóc w problemach, o których byście nawet nie pomyśleli. Czyli jeżeli macie problemy, dajmy na to, z insulinoopornością, tak? A macie problemy z dietą, macie problemy z kontrolowaniem się czym, co jecie, jak jecie, jak się odżywiacie, hipnoza wam w tym może pomóc, ponieważ poprzez sesję, jedną czy dwie, czy trzy, to już zależy od człowieka, jak się ogólnie do chodzi, tak? Ja mogę wzbudzić w waszej podświadomości awersję do cukru, mogę wzbudzić awersję do wielu innych rzeczy, które są niezdrowe, mogę wzbudzić awersję do glutenu, do chleba. I zrozumcie jedno, chleb ogólnie jest czymś zdrowym. Jaki jest problem? Zasadniczym problemem w chlebie jest taki, że 100 lat temu on był produkowany przez naszych przodków, przez naszych pradziadków. On był robiony na naturalnych środkach. Na tak zwanym żytnim czy jakimś innym zaczynie, tak? Tam nie było niczego innego, nie było spulchniaczy, nie było chemii. Te wszystkie spulchniacze, te wszystkie środki chemiczne powodują, że przez długookresowe odżywianie, jedzenie tego McDonalda, tego wszystkiego, wiecie, tego śmieciowego jedzenia, tak? Powoduje się coś takiego, że w nas, nasz organizm zaczyna się buntować. Organizm się zaczyna buntować, przez co powstają alergie, intolerancje żywności. Tych osoby, które cierpią na autoimmunologiczne schorzenia, na schorzenia psychiczne, na schorzenia różne, jest ich wiele. Koniecznie muszą po prostu zejść z tych różnych takich właśnie, wyeliminować te alergie, wyeliminować te produkty. I w ten sposób można wejść na drogę do eliminacji chorób. Spotkałem się z czymś takim. Klientka, tak? Zapytała mnie coś takiego. Powiedz mi, Jacku, jaki jest najlepszy suplement, naturalny środek na depresję i stany lękowe? Więc wiecie, co ja odpowiedziałam? Nie ma takiego środka. Dlaczego nie ma takiego środka? Środka takiego nie ma, ponieważ jeżeli macie chore systemy, macie chore układy po prostu w swoim ciele, macie problemy emocjonalne, macie różnego rodzaju problemy, ten suplement wam nie pomoże. Są dwa wyjścia. Jedno wyjście to jest tak zwana szczęśliwa tabletka. U nas na to mówią happy pill.
która do niczego nie doprowadza. Wręcz przeciwnie, są skutki uboczne. Wiele tych tabletek nie pomaga. Jestem przeciwny, aczkolwiek w bardzo ciężkich, trudnych stanach. Te tabletki czasami, jeżeli są pomocne, muszą być brane. Później stopniowo następuje jakaś eliminacja, bardzo wolna. Oczywiście z ingerencją tutaj terapeuty. I oczywiście różnego rodzaju suplementów i wielu innych czynników, które w terapii się po prostu wykorzystuje. W każdym razie powiedziałem jej, że jest to właśnie happy pill. I nie ma suplementu, który byłby najlepszy na depresję. Jeżeli kompleksowo nie podejdziemy do organizmu, do naszych systemów, nie wprowadzimy programu, który czasami trwa. Tak, jest to długofalowy program, on trwa po prostu czasami miesiące. Należy konkretnie oczyścić organizm i wiele innych rzeczy. Należy sprawdzić przez badania różnego rodzaju, czy nasze systemy, czy nasz układ hormonalny jest, funkcjonuje tak, jak powinien. Wiele razy, kiedy pójdzie do endokrynologa, ten człowiek nawet nie zrobi kompleksowych badań. Wy wiecie, że czytałem taką ciekawą statystykę, tak? Wy wiecie, że endokrynolodzy nie zwracają w ogóle uwagi na Hashimoto? Tak, robią po prostu badania, powiem wam tak w skrócie, robią mam badania T3, T4, czasami nawet T4 nie robią. Co? I później taki człowiek przyjdzie od tego doktora i nadal jest chory, nadal ma złe samopoczucie, więc należy wykonać wiele badań i dlatego uważam, że leczenie się samemu na zasadzie takich prób i błędów nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo wam to zajmie wiele. Ja tak robiłem, tak? Aczkolwiek to jest takie, z jednej strony to jest dobre, bo dla mnie to było po prostu albo żyć, albo nie żyć. A z drugiej strony zajęło mi to bardzo dużo czasu. Przez co mogę powiedzieć, że być może, że gdybym się wyleczył wcześniej, może moje życie też by się potoczyło inaczej, tak? No ale nie można patrzeć w przeszłość. Musimy się koncentrować na tu i teraz i na przyszłości. Więc tylko chciałbym wam to powiedzieć. Również zachęcam was, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie różnych chorób, schorzeń, nie tylko psychicznych, problemów z odżywianiem, trawieniem, no wielu rzeczy, tak? Zajmuję się również sportem, oczywiście zajmuję się pijawkami. W tej chwili mam troszeczkę problem z tymi pijawkami, ponieważ utrzymywałem kontakty z pewnym laboratorium. Miałem bardzo dobre układy i niestety nie mogę ich otrzymać tyle, ile bym chciał, a mam kolejkę do ludzi, którzy po prostu potrzebują. Pozdrawiam kolegę, z którym pracowałem. No nie mam tych pijawek wystarczająco. Obiecałem wielu ludziom, dałem terminy, mam nadzieję, że to wszystko się zmieni, tak? Nawiązuję współpracę jeszcze z innymi miejscami, aczkolwiek muszę wiedzieć i być pewny, że te pijawki docierają do mnie z dobrego źródła. Jest to wszystko kontrolowane przez jakieś tam instytucje, nie będę ich po prostu pobierał z nieznajomych źródeł, ponieważ ja, jako terapeuta, ponoszę odpowiedzialność i chcę być pewny, że te pijawki są takie, jakie powinny być. Jeżeli macie jeszcze raz jakieś pytania, pozdrawiam was serdecznie na ten poniedziałkowy dzień, wieczór, nie wiem, która u was godzina. U nas jest bardzo zimno, naprawdę.
wiecznie nieprzyjemna pogoda. Bo już się tak zaczęło robić pięknie. W każdym razie, jeżeli macie pytania i sugestie do tematów na filmów, na filmach na YouTube, jak również na Facebooku, które będę chciał wrzucić, ten prawdopodobnie nie przejdzie na Facebook, bo jest za długi, tak? Ale będę to rozszerzał. Będę też się koncentrował dużo na dietetyce, co robić, jak robić. Jest sporo tych materiałów, aczkolwiek nie wszystkie są takie na tyle merytoryczne, że uważam, że zawsze można coś dodać, tak? Niektórzy ludzie sugerują mi tego pana, tego, tamtego, żeby go oglądać. A jak ja słucham tej wiedzy i ktoś mi mówi, że ja się mogę wyleczyć w ten sposób, a nie inny, to ja się łapię za głowę. Wiecie? Dam wam prosty przykład. Jeżeli ktoś jest w stanie powiedzieć, ja zrobiłem badania i widzę, że ktoś ma braki, jeśli chodzi o witaminy, minerały, substancje w organizmie, które podtrzymują po prostu nasze funkcje życiowe i podtrzymują to, że się czujemy dobrze, jak również podtrzymują naszą odporność, i ta osoba sugeruje, że ktoś może wyjść z raka, lub po prostu się wyleczy z samą żywnością, jest to jeden wielki absurd. Nie będę tu mówił, wgłębiał się kto, co i jak. Wiem jedynie tyle, że jest niesamowicie dużo dezinformacji. To tak jak ze wszystkim. W środkach, w kwestiach medycznych również. Co mogę powiedzieć? To wy musicie słuchać, kogo uważacie, zgłębiać swoją wiedzę i również kształtować sobie samemu jakby opinię, tak? Tylko nie wierzcie w bzdury, że same warzywa i owoce was wyleczą. Tak, pomogą was, naprowadzą was jak najbardziej na lepszy tryb życia i będzie wam lepiej, aczkolwiek nie wyjdziecie ze schorzeń. I tutaj właśnie o to chodzi. Dlatego jak słucham różnych rzeczy, no nie mogę. Nie mogę, po prostu nie daję rady. Tym bardziej, że jeżeli to nie jest oparte na doświadczeniach, na jakiejś wiedzy. Wiecie jak jest. Nie będę się powtarzał. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, ja myślę, że zrobię jakiś taki question and answer, pytanie i odpowiedź. Jeżeli macie fajne pytania, napiszcie mi w komentarzach i będziemy to robić. A ja nadal w drodze, jadę przed siebie. Tak, jadę przed siebie. Zobaczymy, co ja dzisiaj załatwię w ogóle, nie? Mam wiele rzeczy do załatwienia w kwestiach też po prostu. Chcę funkcjonować w Nowym Jorku, chcę tam mieć swoją lokalizację. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. U nas się powoli wszystko otwiera. Powiem wam tak. Nie solidaryzuję się z politykami. Solidaryzuję się z ludźmi. Jest mi przykro, że bardzo dużo ludzi umiera na Ukrainie. To, co się dzieje, ma jakieś głębsze podłoże. Ale powiem wam tak, jeśli chodzi o ludzi, to jeszcze sobie kupiłem na Florydzie, nie? Taki przypadek. Więc mam coś takiego. Jeżeli mi każą zakładać kaganiec, to nadal w tych pociągach niektórzy się upierają, że należy. No to mam. Solidaryzuję się z ludźmi,
solidaryzuje się z uchodźcami, aczkolwiek to wszystko powinno mieć jakieś ręce i nogi, powinno być oparte na racjonalnym myśleniu. Tak, powinniśmy pomagać, ale powinniśmy pomagać z głową, bo jeżeli nie będziemy pomagać z głową, no to będą, mogą być różnego rodzaju konsekwencje z tego powodu, tak? Ja myślę, że chyba wiecie, jakie konsekwencje. Nie będę tego tematu rozwijał, bo wiem, że po prostu cenzura działa i czasami źle człowiek na tym wychodzi. Pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiam tych, którzy są, którzy cierpią. Pozdrawiam tych, którzy są chorzy. Pozdrawiam tych, którzy nie są tam, gdzie by chcieli. Ja również może chciałbym być gdzie indziej. Chciałbym się dzielić ciepłem, dobrą energią. Ale tymczasowo jest jak jest, tak? Mam nadzieję, że będzie inaczej. Pozdrawiam was serdecznie. Ślę dobrą energię, krocie energii. Dla tych ludzi, którzy są chorzy, potrzebują wsparcia, możemy zrobić wspólną medytację. Uważam, że jest to fantastyczny pomysł. Tak robię medytacje w sesjach grupowych z ludźmi, którzy są w związkach toksycznych. Siadamy, robimy to grupowo, fizycznie, po prostu face to face, tak? Też robimy na Zoom. Fajnie to działa, bo ludzie się mogą wyrzucić z siebie wiele rzeczy. Później się relaksujemy, robimy różnego rodzaju ćwiczenia, które fantastycznie działają. Powiem wam co, taka osoba przychodzi do domu, pomimo że jest może z toksycznym partnerem, partnerką, ona po takiej sesji zupełnie nie zwraca na niego uwagi, bo ona jest w innym świecie. Ona jest w świecie pokoju, dobra. Ona ma takie otoczenie, taki okrąg fajnej energii. Tak, dokładnie tak to działa. Więc im więcej współpracujecie z ludźmi i się otaczacie dobrymi ludźmi, nie jesteście wśród ludzi, którzy emanują zazdrością, złymi emocjami, głupotą. Jeżeli zaczynacie medytować, pracować nad oddechem, automatycznie otwieracie się na świat. Taka prawda. Ja to sam przeszedłem. Widzę, gdzie jestem teraz, widzę, gdzie byłem kiedyś. Robię sobie taką gruntowną analizę i widzę, co się dzieje. Pozdrawiam was wszystkich. Życzę wam fantastycznego tygodnia. Gdziekolwiek jesteście, w Polsce, w Stanach, w Mołdawii, w Rosji, w Ukrainie. Tak, jest mi również szkoda Rosjanów. Są szeprani propagandą, kochają Putina. Cóż to dużo mówić, tak? Brak słów. Nie chcę nawet się zagłębiać w politykę. Sobie obiecałem w ogóle, że już nie będę poruszał tej polityki, bo to nie ma sensu, na nic to dobrze nie wpływa. O, pani masażce właśnie. Puszczę teren. W każdym razie, życzę wam dużo zdrowia, dobrej energii i do następnego. Tak powiedziałem, podeślijcie mi jakieś sugestie. Chciałbym zrobić grupową sesję medytacji, hipnozy dla tych wszystkich, którzy cierpią. Dla tych wygnanych, którzy
którzy się nie odnajdują na tym świecie, dla tych uchodźców. A również chciałbym, żebyście, jeżeli znacie osoby chore, które chodzą po lekarzach, bez względu, czy cierpią na nowotwory, czy są to jakieś proste sprawy, nie wiem, z niestrawnością nawet, jakieś banalne rzeczy, tak? I teraz jest epidemia depresji, stanów lękowych. Jest sporo tego. Jeżeli znacie takich ludzi, podeślijcie ich na mój fanpage, na mój profil. Nie mogę przyjmować wszystkich na profil, ponieważ on się zapełnia niesamowicie szybko. A to nie jest dobre rozwiązanie. Również muszę jakoś rozwiązać kwestię dwóch języków, czyli nie mogę po prostu nadawać w języku polskim i angielskim na jednej i tej samej stronie. No proszę, pomyślelibyście, że jestem w Jamajce? Nie wiem, czy słyszeliście pana, ale ogłaszał, że wyjeżdżamy do Jamajki. No tak, dojeżdżamy do Jamajki. I powiem wam, że taki skok w bok z tej stacji w Jamajce i byłbym na JFK, prawie lotnisko. Tak. I skok w bok do Polski. A mam nadzieję, że pojadę i to w dosyć krótkim czasie. Chciałbym. Tak, brakuje mi tego bardzo. Ja myślę, że osoba, do której mówię, również sobie z tego zdaje sprawę. Wracając, jeżeli możecie i znacie osoby, które cierpią, mają problemy, podeślijcie ich. Nie wiem, jak długo będę prowadził te konsultacje za darmo. Zajmuje to niesamowicie dużo czasu. Osoby, z którymi to przerobiłem, sami wiedzą, że są to po prostu godziny. Nie jest to pół godziny, nie jest to półtorej, jest to o wiele więcej, ponieważ ja się angażuję w kwestie zdrowia. Jeżeli chcę komuś pomóc, to nie liczę tego czasu na pieniądze, bo niestety, nie wiem, może jestem zbyt wrażliwy na ludzkie cierpienie, może jestem zbyt empatyczny, ale tak działam. Czy chcę to zmienić? Nie wiem. W każdym razie podeślijcie tych ludzi. Chcę im pomóc. Na pewno się czegoś nauczą z moich filmów. Na pewno mogą ze mną porozmawiać. Kwestie konsultacji, postaram się to dalej robić, jak na najdłużej tylko będę mógł i będziemy działać. Trzymajcie się, krocie pozytywnej energii, buziaki dla wszystkich, widzimy się następnym razem. Proszę, podeślijcie jeszcze mi pytania odnośnie, tak jak mówię, tych pytań i odpowiedzi. I będziemy działać. A tak wygląda mój pociąg. Wyjeżdżam właśnie do Nowego Jorku. Także do następnego. Trzymajcie się. Pokój. Peace.